Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat produktów, o których błędnie myślimy, że są zdrowe. Produkty te mogą być reklamowane jako super fit, a być może to tylko tani chwyt marketingowy i naprawdę nie warto ich kupować. Tym filmem chcę Was nakierować do tego, żebyście byli bardziej świadomi konsumentami, żebyście dokładniej czytali etykiety, bo naprawdę nie ma sensu wykupywać całego sklepu ze zdrową żywnością dzień przed rozpoczęciem diety. I już Wam tłumaczę dlaczego. Produkty z dzisiejszego filmu podzieliłam na 8 kategorii. Kategoria pierwsza to wafle ryżowe i chrupkie pieczywo. Często żyjemy w przekonaniu, że pierwszym krokiem w stronę redukcji masy ciała jest eliminacja pieczywa z naszej diety i wymiana go na wafle ryżowe lub chrupkie pieczywo. Oczywiście nic bardziej mylnego. Są one co prawda niskokaloryczne, ale to tylko dlatego, że są lekkie i musimy zjeść ich o wiele więcej niż pieczywa, by poczuć sytość. Poza tym są produktem wysoko przetworzonym, mają bardzo mało wartości odżywczych i wysoki indeks glikemiczny. Takie wafle w żadnym wypadku nie powinny stanowić podstawy naszej diety. O wiele bardziej wartościowe będzie żytnie lub razowe pieczywo o krótkim i czystym składzie. Zawiera ono więcej błonnika, więcej składników mineralnych i witamin z grupy B, a jego dodatkową zaletą jest to, że nasyci nas na dłużej. Oczywiście nie musimy całkowicie rezygnować z wafli w naszej diecie, ale zostawiałabym je bardziej na sytuacje kryzysowe i traktowałabym jako produkt rekreacyjny. W drugiej kategorii będą sklepowe granole i wszelkiego rodzaju płatki typu fitness. Wyobraź sobie, jutro zaczynasz dietę, więc wybierasz się do sklepu. Pierwsza myśl, idę kupić jakieś płatki, żeby zaczynać dzień od zdrowego śniadania. Na półce aż błyszczy granola w kolorowym opakowaniu z dużym napisem fitness. No i oczywiście po nią sięgasz, bo wygląda na produkt, którego potrzebujesz. Prawdopodobnie nawet nie zerkniesz na skład, no bo skoro fitness, to na pewno zdrowe. A w środku czeka niespodzianka. Cukier, tłuszcz kokosowy, syrop cukru inwertowanego, ekstrakt słodowy jęczmienny, syrop glukozowy i masa innych zbędnych dodatków. Tak więc, jak widzicie, na produkty tego typu również należy uważać. A jeśli chodzi o sklepowe musli i granole, to tutaj fajnie sprawdzają się te z firmy One Day More. One w większości mają fajne składy. Ja od siebie mogę też polecić czekoladowe, proteinowe musli z Lidla. Ono bazuje na płatkach sojowych i poza fajnym składem ma też wysoką zawartość białka, bo ma aż 40 g białka na 100 g produktu. Kategoria trzecia to wody smakowe, czyli częsta pułapka dla osób, które na co dzień nie interesują się zdrowym odżywianiem. I chociaż nazwy mają wodę, to niestety z wodą nie mają zbyt dużo wspólnego. Są co prawda wyprodukowane na bazie wody mineralnej lub źródlanej, ale mają też duże dodatki cukru, syropu glukozowo-fruktozowego, aromatów i konserwantów. I właśnie przez te dodatki duża butelka takiej wody smakowej może nam dostarczyć od 200 do nawet 300 kilokalorii i nawet 14 łyżeczek cukru. Tak więc jak widzicie, produktów tego typu zdecydowanie się wystrzegamy. I tutaj fajną alternatywą będzie zwykła woda z dodatkiem świeżych owoców, np. cytryny lub pomarańczy, albo woda smakowa bez dodatku cukru. Takie wody są coraz częściej dostępne nawet w zwykłych marketach takich jak Lidl czy Biedronka. Mają one 0 kilokalorii, a w składzie tylko wodę, regulatory kwasowości, aromaty i jakąś substancję słodzącą właśnie w postaci słodzika. Kategoria czwarta, czyli sól, a dokładniej sól himalajska. Pierwszą sprawą jest fakt, że sól zdecydowanie powinniśmy ograniczać i nie powinniśmy jeść jej więcej niż 5 g na dobę. I nie chodzi tu tylko o tą sól, którą dodajemy do potraw, ale także o sól, która znajduje się w produktach takich jak pieczywo, sery czy wędliny. I tutaj drugą sprawą jest rodzaj używanej soli, bo pewnego czasu na popularności zyskała różowa sól himalajska, której cena waha się od 5 do 10 zł za kilogram. Jest ona reklamowana jako najzdrowsza sól na świecie, a tak naprawdę to tylko zwykły chwyt marketingowy, bo niewiele się ona różni od zwykłej soli kuchennej. Co prawda zawiera ona więcej składników mineralnych od zwykłej soli, no ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie w 5 g soli powinniśmy się ich doszukiwać, a w innych produktach takich jak owoce czy warzywa. Istotnym minusem soli himalajskiej jest fakt, że zazwyczaj nie jest ona fortyfikowana jodem, który jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy. Tak więc jest to naprawdę ważny element soli i jeśli mimo wszystko zależy Ci, żeby stosować sól himalajską, to wybieraj taką wzbogaconą jodem. Kategoria piąta to zdrowe batony. Mamy oczywiście obecnie na rynku dostępne batony z naprawdę fajnym składem, ale wciąż musimy uważać, bo niektóre fit batony niczym nie różnią się od takich zwykłych batonów dostępnych na rynku.
Weźmy tutaj pod lupę batonik, który jest dostępny w większości sklepów na półkach ze zdrową żywnością i jest to batonik proteinowy Go On. Spoglądając na jego skład widzimy cukier, syrop glukozowy, inulinę, nieutwardzony tłuszcz palmowy i inne zbędne dodatki. Także jak widzicie, kolejny raz chcę Wam pokazać, że czytanie etykiet to jest naprawdę podstawa i tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na cukier, bo w takich produktach występuje on zazwyczaj pod wieloma różnymi nazwami. W kategorii szóstej mamy produkty wegańskie i produkty bezglutenowe. Celowo złączyłam je w jedną kategorię, bo tutaj zasada jest taka sama. Często jak na danym produkcie jest naklejka, że coś jest wegańskie albo bezglutenowe, to wydaje nam się, że jest to automatycznie zdrowsze i że warto to kupić. Produkty tego typu zostały stworzone stricte dla osób na dietach eliminacyjnych. Produkty bez glutenu dla osób z nietolerancją glutenu lub dla osób z celiakią i one powinny mieć znak przekreślonego kłosa oraz produkty wegańskie, które są odpowiednie dla osób, które nie spożywają produktów pochodzenia zwierzęcego. Zazwyczaj są to produkty, które stanowią rekreacyjny dodatek do diety, a nie jej podstawę, dlatego nie zawsze mają dobry skład. Przykładowo, dostępne na rynku gotowe produkty bezglutenowe często zawierają najrozmaitsze składniki, które wcale do najzdrowszych nie należą. Dlatego bezmyślne pochłanianie bezglutenowych ciasteczek to wciąż bezmyślne pochłanianie ciasteczek. Kolejnym przykładem może być wegański ser, który może nam się wydawać, że jest zdrowszy, a wcale tak nie jest. Co prawda ma trochę mniej kalorii na 100 g produktu niż zwykły ser, ale zazwyczaj ma zdecydowanie więcej nasyconych kwasów tłuszczowych, praktycznie nie ma białka, nie ma wapnia i ma bardzo wysoką zawartość soli. Pamiętajcie, to, że coś jest bezglutenowe lub wegańskie, niekoniecznie oznacza, że jest zdrowsze. Kategoria siódma to produkty bez laktozy. Często przechodząc na zdrową dietę rezygnujemy ze zwykłego nabiału na rzecz nabiału bezlaktozowego, myśląc, że jak jest bez, to jest automatycznie zdrowszy i lepszy. I tutaj Was zaskoczę, w produktach bez laktozy nic nie jest usuwane, a nawet jest jeden dodatkowy składnik, jakim jest laktaza. Laktaza rozkłada laktozę na cukry proste, czyli na glukozę i galaktozę i dzięki temu mleko bez laktozy jest słodsze, łatwiej trawione, ale ma też wyższy indeks glikemiczny. Tak więc jeśli nie masz nietolerancji laktozy, to wybieranie tego typu produktów jest całkowicie pozbawione sensu, bo wcale one nie są lepsze ani zdrowsze od ich laktozowych odpowiedników. Wyjątkiem są tutaj oczywiście preferencje smakowe, bo ja osobiście do kawy wybieram właśnie takie mleko bez laktozy, bo przez to, że jest słodsze, to bardziej mi smakuje. I przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli do kategorii ósmej i będą to odżywki białkowe. Jest to kolejny produkt, który w świecie Instagrama wydaje się być totalnym must have w momencie, w którym przechodzimy na dietę. Niestety, odżywka białkowa to nie jest produkt, dzięki któremu magicznie schudniemy, a nasz tłuszcz nie zamieni się w mięśnie, ani nic z tych rzeczy się nie wydarzy. Ma ona na celu dostarczyć nam białko, tak samo jak każdy inny produkt białkowy, taki jak pierś z kurczaka, serek wiejski czy skyr. Tutaj po prostu mamy to białko w trochę innej formie, w formie proszku i możemy sobie je dodać na przykład do owsianki, do omletów albo na przykład do koktajlu i dzięki temu możemy w łatwy sposób uzupełnić białko w naszej diecie. Przed zakupem takiej odżywki warto się jednak przyjrzeć swojej diecie, bo być może jemy wystarczającą ilość białka z pożywieniem, a pamiętajcie, że nadmierna ilość białka w diecie jest szkodliwa dla nerek, tak więc tutaj nie można przesadzać w żadną stronę. Okej, ode mnie to by było na tyle. Jestem ciekawa, jakie dla Was produkty są pseudofit. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, a tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!